Jak wygląda kolacja u zwycięzcy Top Szefa? Co można podczas niej zjeść? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym filmie, a przy okazji pokażę Wam dużo dobrego jedzenia. Oglądajcie! Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Jestem w Poznaniu, w parku przy Starym Browarze. W chwili, gdy nagrywam te słowa, jest końcówka sierpnia, skwar leje się z nieba, jest 30 kilka stopni. Wy oglądacie to na początku września i miejmy nadzieję, że jest już chłodniej, ale miejmy nadzieję, że dalej słonecznie. A my dzisiaj w Starym Browarze troszkę sobie pojemy. Punktem kulminacyjnym dzisiejszego dnia będzie kolacja u Tomasza Purola w restauracji Blow Up Hall. Tomasz Purol jest zwycięzcą 5. edycji Top Szefa, czyli to nie byle jaki kucharz, to nawet bardzo za dobry kucharz. Zanim jednak to nastąpi, będzie jeszcze śniadanie, będzie jeszcze lunch, będzie jeszcze coś słodkiego. Także zróbcie sobie coś dobrego do przekąszenia i oglądajcie. Zaczynamy. Na śniadanie przeszliśmy do Letarg Bistro. Byłem tutaj już kilkukrotnie. Na śniadaniu jednak bardzo, bardzo dawno, więc jestem ciekawy, co to będzie. Ja zamówiłem croque monsieur, a Sonia zamówiła śniadanie wegetariańskie. Usiedliśmy na dworze i tutaj tak pięknie pachnie pieczywem i chałkami, które stoją tam, że może się skuszę. Jest już moje croque monsieur, czyli chleb wiejski w jajku, do tego jajko sadzone, jest szyneczka, jest ser, jest sos beszamelowy. Wygląda to pięknie i bardzo, bardzo apetycznie, też dość tłusto, ale miałem na coś takiego ochotę. Zastanawiałem się między tym a bajglem z boczkiem, ale ten bajgiel z boczkiem już kiedyś jadłem i był bardzo dobry, ale stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego. No i padło na croque monsieur. Ale to jest pyszne. Dobre pieczywo, dużo tego beszamelu, dużo sera, szyneczka, no i jaja. Ten chleb jest taki mięciutki, no bo on był właśnie zrobiony w jajku typowo, czyli smażony w jajku. Przez to jest właśnie bardzo mięciutki, a zazwyczaj jednak jest to takie pieczywo, takie zwykłe pieczywo, niesmażone, nieprzygotowywane. Także to jest plusik. A tutaj jest talerz ze śniadaniem wegetariańskim Soni. Jest on naprawdę spory, jest pieczywo pełnoziarniste, jest pasztet z czerwonej soczewicy, jest tutaj gdzieś hummus, pasta z białej fasoli, cukinia, dużo warzyw, ciecierzyca. No naprawdę takie solidne śniadanie. Także życzę Soni smacznego, osuszone pomidorki tutaj takie piękne. Będzie się zajadać na pewno. Będę. Tak mówimy o Tomku Purolu, czyli zwycięzcy Top Szefa, który jest szefem kuchni w Blow Upie, ale Letarg Bistro też jest własnością osoby pojawiającej się w telewizji. Jest nią Beata Kartowicz, która czasem w Dzień Dobry TVN troszkę gotuje, pokazuje swoje przepisy. Tak mi te chałki pachniały, że kupiłem. No nie mogłem się powstrzymać i kupiłem taką piękną, pachnącą, jak dzieckiem będę się opiekował. Świeżutka. Mięciutka, czuć to. Mam ochotę ją teraz tak rozerwać i zjeść. Co by przeczyło tym słowom, że będę się nią opiekował jak dzieckiem. Oba śniadania sycące, oba śniadania smaczne. Próbowałem też od Soni i naprawdę dużo się tam działo. Ten pasztet z czerwonej soczewicy pyszny, świetne pieczywo. Tutaj to pieczywo jest przygotowywane na miejscu, pachnie nim. Tak jak mówiłem, chałkę biorę do domu, aby widzimy się na kolejnym posiłku, czyli pewnie jakiś lunchik wjedzie za kilka godzin, a dla Was już teraz. Na lunch się rozdzielamy, ja zjem sobie hot doga z werandy takeaway, a Sonia zje coś z kwieciarni Bistro, wszystko ulokowane w parku przy Starym Browarze. Ładna pogoda, trzeba korzystać, idziemy do werandy takeaway, zaczniemy od hot doga. Zamówiłem hot doga San Diego z guacamole, sałatą, sosem majonezowym, salsą z mango, czyli ogórka i kolendry. 16 zł, czekam. Już niedługo powinien się pojawić. Póki co piję sobie lemoniadę rabarbarową, smaczną, orzeźwiającą. Jakoś wytrzymam do tego hot doga. Tutaj jest mój hot dog z guacamole. Taki lekki lunchik, no bo kolacja zapowiada się spora dzisiaj. Tym bardziej, że jeszcze jakieś lody bym chciał zjeść. Hot dog zdominowany przez guacamole i salsę mango. Mi to pasuje. Fajna przekąska w zasadzie, nie jakieś duże danie, no ale o to mi dzisiaj chodzi. Poza guacamole i salsą mango jeszcze jest parówka, taka zwykła parówka, ale całkiem dobra i typowa bułka do hot dogów, czyli klasyczny hot dog plus nieklasyczny dodatek w postaci guacamole. Ja jestem na tak. Ja już swój głód zaspokoiłem, teraz pora na Sonię. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Kwiaciarnia Bistro i w którym już byliśmy w maju bodajże. Wtedy jednak ono nie było w 100% otwarte, dopiero zaczynało swoją działalność i nie było pełnego menu. Były tylko śniadania oraz napoje, jakieś ciasta.
teraz są już makarony, są tapasy. Sonia właśnie zamówiła aglio olio, a ja popijam sobie lemoniatkę. Zwykła, klasyczna, cytrynowa, bardzo smaczna. Oczywiście spróbuję tego aglio olio, nie mogę postąpić inaczej, ale wezmę tylko gryzka i oddam Soni, bo widzę, że już głodna. Naprawdę smaczny, ugotowany al dente makaron. Oliwie z czosnkiem, pietruszką i oczywiście papryczką peperoncino. Nie jest za ostro, wszystko jest posypane parmezanem. Mi smakuje, mogę śmiało polecić, wpadajcie tutaj. I tanie jest to aglio olio, bo chyba 16 zł kosztuje. Więc za michę makaronu to naprawdę przyjazna cena. Brzuchy napełnione, no to czas na deser, czas na lody. Lody prosto z lodowni. Mam dwa smaki lodów, mascarpone z miodem i orzechami oraz niżej mojito. Smak dzisiejszego dnia to mascarpone z miodem i orzechami jest przepyszne, ale się ślizga po tym mojito. A mojito z kolei bardzo orzeźwiające, kwaśne, mocno miętowe, na dzisiejszy dzień idealne. W inny dzień niż dzisiaj, kiedy jest ta bardzo wysoka temperatura, bardziej smakowałyby mi te lody mascarpone z miodem i orzechami, bo są przepyszne. Ale jednak dzisiaj mojito wygrywa, orzeźwiają o wiele bardziej. W jednym i drugim przypadku jednak naprawdę pyszne lody. No i doczekaliśmy się tego kulminacyjnego momentu tego filmu i kulminacyjnego momentu tego dnia. Jesteśmy w restauracji Blow Up Hall, w której szefem kuchni jest Tomasz Purol, zwycięzca 5. edycji Top Szefa. Ja już byłem parę razy. Sonia jest tu chyba pierwszy raz, jeśli chodzi o nie jedzenie. Wiem. A, o jedzenie tak, no. Tak, nigdy tutaj Sonia nie jadła. I co zamówiliśmy? Zamówiliśmy polędwicę wołową z lardo, to jest tatar. Na przystawkę dla mnie i na danie główne dla mnie ośmiornica z ziemniakami, kaparami i chorizo. Tak sobie przypominam, że byłem tutaj już kilkukrotnie i jadłem zarówno tatar oraz ośmiornicę, ale wtedy w innej aranżacji. Jeśli chcecie, to możecie w tej restauracji naprawdę zaszaleć. Możecie sobie na przystawkę zamówić kawior z jesiotra z blinami, jajkiem i kwaśną śmietaną. Prawdziwy kawior, więc też cena pasująca do tego prawdziwego kawioru, czyli 210 zł. A na danie główne możecie sobie zamówić homara z kalafiorem, szpinakiem i estragonem. No i jak to homar? Cena też wysoka, 240 zł. Są też dwa dania główne po stówce. A tak to wszystkie dania po kilkadziesiąt złotych. Ale taki to jest styl restauracji. To jest jedna z najlepiej ocenianych i najwyższej klasy restauracji w Poznaniu. Sonia nie zamówiła dania głównego, tylko zamówiła zupę i przystawkę. Zupę, która też mnie interesowała bardzo mocno, czyli zupę z homara z mięsem kraba i małżami. No, zapowiada się coś przepysznego. Sonia dała mi tutaj do spróbowania swoją zupę. Intensywna bardzo, jeśli chodzi o zapach, bo jeśli chodzi o smak, to jeszcze nie próbowałem. Jest naprawdę mocno intensywna, więc musicie naprawdę kochać owoce morza. I ryby. I ryby, żeby ją zamówić. Esencja z homara plus krab plus małże dla największych rybno-morskich twardzieli. Ta ikra z pstrąga tak fajnie strzela, mi się to podoba. Nie wiem, czy ci się podobało, ale dla mnie to jest taki fajny bajer dodatkowy. Ja z kolei mam tatar z polędwicy wołowej z latkiem lardo, czyli to jest taka, powiedzmy, włoska słonina. Do tego majonez lubczykowy, liofilizowana cebula oraz pikle z ogórków. No i oczywiście chlebek. I tutaj masło z dodatkiem prażonej cebuli. A, i z oliwą truflową, dobrze tutaj mi Sonia podpowiada. Czuć te trufle w tym maśle. Spróbuję samego mięska. Ono już jest wymieszane z cebulką, widzę. I pewnie z jajkiem i z różnymi innymi dodatkami. Poezja. Dawno nie jadłem tak dobrego tatara. W ogóle dawno nie jadłem tatara chyba. Zobaczmy te pikle może. Lubię takie ogóreczki. No i jeszcze słynne lardo. Wygląda na bardzo tłuste. Jest to mniej tłuste niż wygląda. Ma w sobie mnóstwo smaku. Świetna przystawka. A ta polędwica wołowa. Mam już swoje danie główne. Jest to macka ośmiornicy, która wygląda obłędnie. Do tego jest pire ziemniaczane z kaparami, majonezem z chorizo oraz tutaj jest chrust z chorizo i sos na bazie sepi. Wygląda bosko. Dobra, mięciutka, rozpływająca się w ustach. Spróbuję po kolei jeszcze reszty, czyli majonez z chorizo. Rzeczywiście, najpierw jak majonez smakuje, a po chwili dochodzi ta ostrość i mięsność z chorizo. Mega fajne. Chruścik, drobno posiekane i podsmażone chorizo. Jeszcze są kapary. Nie wiem, co z nimi było robione, bo wyglądają inaczej i też smakują inaczej, są takie bardziej suche.
i też fajne. No i jeszcze sos. Czarny, jak moja dusza. I taki bardzo słony, bardzo intensywny, lekko morski. No, fajne danie wybrałem. A ta z kolei jest danie Soni, czyli risotto truflowe. I kiedy te dania pojawiły się na stole, to przede wszystkim było czuć to. Bardzo intensywny zapach, prawdziwe trufle na wierzchu, a nie jakieś podrabiańce. Oj, pięknie pachnie, na pewno jest pyszne. Mocny, truflowy smak. Maślane risotto, czuć też jakieś winko białe. Będzie Soni smakowała na pewno. Wszystko było naprawdę pyszne, zarówno moje danie, jak i Soni. Akurat tak trafiła, że i zupa, i risotto były pełne tych głównych smaków. To też wynika z tego, że gdyby risotto truflowe było mało truflowe, albo zupa z owoców morza była taka mało morska, no to można byłoby się przyczepić, że taniocha, że z tanich produktów, że mało trufli, mało homara i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj postawiono na intensywność, a moje dania jak najbardziej trafione. I ta ośmiornica, i ten tatar zadowoliły mnie w 100%. Tatar to myślę czołóweczka, jeśli chodzi o Poznań. Rewelacyjne składniki, rewelacyjne dobranie ich. Wszystko na najwyższym poziomie. Pewnie interesuje Was, ile to wszystko kosztowało. Wiem, że lubicie takie rzeczy, także szybko Wam o tym opowiem. Mój tatar kosztował 52 zł, zupa Soni 29 zł, risotto Soni 65 zł, a ośmiornica złotych 75 zł. Łącznie wydaliśmy 240 zł około, plus napiwek, no to wyszło 260 parę złotych. Co uważam 130 zł za osobę na takie jedzenie, nie jest może jakąś bardzo wygórowaną kwotą, jeśli chodzi o wykwintne restauracje, choć na pewno to dużo pieniędzy, które myślę warto wydać w tym miejscu. Jeśli macie jakąś okazję do świętowania w Poznaniu, no to jest to świetne miejsce. Dajcie znać, jak Wam się podobało w komentarzach. Napiszcie może, czy chcielibyście, abym spróbował kawioru i homara po 200 zł każde. Może da się zrobić. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.